Ramach agend historycznych dziś o pierwszej poczcie na Radogoszczu. Pierwsza poczta na Radogoszczu jako agencja pocztowo-telekomunikacyjna, bo tak to się nazywało, powstała w okresie międzywojennym. Tu w tym właśnie miejscu był to adres szosa Zgierska 62. Wtedy na terenie gminy Radogoszcz Zgierska nazywała się szosą Zgierską i była inna numeracja. Zgierska kończyła się na granicy Łodzi przy świętej Teresy. Po przyłączeniu do Łodzi w 1946 roku numerację ujednolicono i ta działka ma numer Zgierska 212. Tu, w tym miejscu, gdzie za mną, znajdował się budynek, taka niewielka jednopiętrowa kamienica i tam na dole znajdowała się poczta. Ona funkcjonowała w tym miejscu później jako urząd pocztowy numer 17 do lat 80., kiedy pojawiła się najpierw, była tu jedyną pocztą w tym całym rejonie, później pojawiła się poczta na Motylowej, też już nie istniejąca, pojawiła się poczta przy Syrenki i nadal działająca jeszcze jedna poczta była przy Zgierskiej, też wszystkie poza Syrenki zmieniały jeszcze lokalizację. W każdym razie w drugiej połowie lat 80. ten urząd, który nie był już jedynym na Radogoszczu, zlikwidowano. Sama kamienica, która tu stała, stała do 2008 roku i została rozebrana. W niej już zresztą wtedy poczty nie było, ale warto pamiętać, że to właśnie w tym miejscu przy obecnej Zgierskiej 212 już od przed 100 laty była pierwsza poczta na Radogoszczu.